10 czerwca, jesteśmy na stadionie Legii i tutaj od rana dzisiaj trwa przygotowywanie paczek dla seniorów. 800 paczek. Za moimi plecami widać, co się dzieje. Jest wielka taśma produkcyjna. Z tego, co wiem, to chyba nie było tego typu akcji, przynajmniej w tej nowoczesnej historii Warszawy, na taką skalę, przy takim zaangażowaniu tylu różnych osób z tylu różnych środowisk. Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych też pomaga, tak jak nam pomagają kibice, tak jak mi pomogli, prawda, z protezą i tak dalej, no to my też pomagamy tym też potrzebującym. Ilość partnerów, których mieliśmy, ilość osób, które się zaangażowała, sądzę, że to jest to, gdzie o tym marzyliśmy, żeby właśnie, myśląc o tej akcji, żeby tak to było, żeby w tym trudnym okresie pokazać, że jesteśmy w stanie zorganizować coś, co jest na taką skalę i da tyle pomocy i radości innym ludziom. I did it quite a lot and that's why I really enjoy it and especially now doing this together with Legia, it's really a pleasure and I'm so excited to be here today. Akcja dla nas się nie kończy, tak? Bo my będziemy dalej pomagali, starali się na tyle, co możemy. Nie wiem, to kolega też... Tak samo, już mamy plany, mamy kontakty, dzwonią do nas starsze osoby później, że myślę, że to jest dopiero początek czegoś, co możemy dalej wykonywać dla nich. Potrzeby są olbrzymie i dzięki tej akcji można dopiero zobaczyć, nie, jak ludzie mają ciężko w życiu. Cały miesiąc, no, tak. Nawet przeszło, jeździmy razem codziennie, więc będziemy to wykonywali dalej. Jestem kibicem Legii, wiem, że kibice Legii zawsze będą pomagać, pomagają, no i będą pomagać. No. Nie mieliśmy jednego dnia przerwy, właściwie akcja trwa 50 dni prawie, chyba 49 chyba, 10, tak, więc prawie 50 dni. Rozwieźliśmy ponad 32 tysiące posiłków, obsłużyliśmy około 1400 seniorów. Każdy, kto decyduje się pomagać innym, moim zdaniem jest to jedna podstawowa przyczyna. To jest chyba najbardziej naturalny ludzki odruch, który każdy ma, albo przynajmniej mam nadzieję, że każdy ma, bo na pewno większość z nas ma. I dzisiaj to, co zobaczyłam tutaj, tyle uśmiechu, tyle radości, tyle takiej dobrej woli i dobrej energii, że to jest tak budujące. Takich akcji powinno być więcej. Do takich akcji też, o takich akcjach bardzo dobrze, że mówicie głośno, dlatego że wiele osób znam, które chciałoby się przyłączyć i nie wie jak, nie wie gdzie, nie ma takiej możliwości, a dzięki Wam to staje się możliwe. To są dwie grupy, które, bez których to by nie było możliwe. Pierwsze oczywiście są wolontariusze, no bo jest całe mnóstwo osób, które się zaangażowało i zaangażowało swój czas po to, żeby pomagać. Bez tych osób nie byłoby to możliwe, żeby rzeczywiście tych 30 tysięcy posiłków rozwieźć. Natomiast druga grupa, bez której również nie byłoby to możliwe, to są nasi partnerzy, sponsorzy tej akcji, ale głównie partnerzy, to jest około 100 firm, instytucji różnego rodzaju, które się zaangażowały w różne sposoby. Także nie można wszystkich tutaj wymienić, no bo bym musiał siedzieć przez następną godzinę i wymieniać, ale niewątpliwie strasznie, strasznie wszystkim dziękujemy, bo bez pomocy właśnie naszych partnerów i bez grupy wolontariuszy, która się zaangażowała, po prostu nie byłoby to możliwe.